człowiek ma albo wymówki, albo wyniki. Kto tak powiedział? No ona. Dobrze. O, trzyma. 7, 2, 1, 6. I patrz, jak ona to robi. W końcu chyba o rytmie masz jakieś pojęcie, prawda? Przepraszam. Mega gwiazda telewizji. Poznaj mnie. 3 razy w tygodniu z nim ćwiczysz. Co ty pierdoli? Ćwiczysz? No. Tata sobie lubi rzeźbić pośladki. Filip. Lepiej zatracić się w pasji. Niż stracić pasję! Pan się musi zaangażować. Ja się zaangażuję, pani profesor, naprawdę. Głęboko. Panie profesor. Ilu? Coś się stało? Zakochała się pani we mnie? Czy to jest stalking? Bo... Marta. Robert. Nagle się zjawia dziewczyna, 0 grama tłuszczu. Chcę kupić prawa do twoich utworów. Nie żartujesz? Szaleję za moją muzykę. Gwarantuję udział w zyskach. No, że ciebie jakby... Łaknie, no. Łaknie? Słodkie ruchanki. O. Jesteś pewien, że chcesz od tego zacząć? Moi ludzie kochani. Czasem coś wydaje się tak blisko, a jest tak daleko. Pomyślałem sobie, że jak mi się uda, to znaczy, że wszystko mi się uda, że nic mnie nie pokona. Chciałbyś, żebym się z nią spotykał? Posłuchaj. Zaufałem ci. Zależy mi na tobie. To, co ci mówiła, te swoje motywacyjne wstępy! Ja mam to wyjaśnić Filipowi, czy ty to zrobisz? Już dawno miałam to zrobić. Ino szczęście, całe szczęście, mamy siebie. I niestraszny padający wokół deszcz. Już wiem, nie potrzebuję wiele więcej. Tylko kochaj mnie.